Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, mapa osada i seria flet na osadzie. A czemu tak? To zaraz wam powiem, tylko siódkę z odpalę. No, myślałem, że przez przypadek klikłem wyłącz nagrywania, ale nie. Siódkę z odpalę i jedziemy po kukurydzę, bo dzisiaj kukurydza. Oczywiście, jak widać, cosplay. No więc będzie trochę ciekawie. Może być grubo pod tą górę, szczerze powiedziawszy wam. A, bo ja na tym momencie tylko mówię, co on kurde tak wolno jedzie, nie? Nie chce się zabrać ta siódka. Ale dobra, już wam wyjaśniam, dlaczego jestem sam, dlaczego nie mam Michaela. I tak, w skrócie. Muszę powiedzieć tak. Zaraz wam opowiem dlaczego. Tylko zaczniemy sobie kosić. I nie mam Michaela z tego względu, że... Ogólnie my się nie pokłóciliśmy ani nic, żeby ktoś sobie zaraz nie pomyślał, nie? U nas zamie wszystko w porządku. Wszystko jest ok. To po prostu... A, trochę za bardzo do przodu pojechałem. Bo chciałem tak, żeby w miarę fajnie to sypało. Ale to chyba tak się nie da. No dobra, no... Musi tak być. Oczywiście siódka nie może się zebrać, więc muszę mu dwójkę wrzucić. Trójkę. Dobra, 2700. No, Michaelem się nie pokłóciliśmy, że nie, żeby ktoś sobie nie pomyślał, ani nic mi nie zarzucił. My się po prostu... No ja mu po prostu napisałem, że chciałbym kontynuować tą serię i czy mogę sam nagrywać. On powiedział, no okej. No bo w sensie to było tak, że my nie możemy się dogadać. Znaczy, dogadać. W sumie źle to trochę brzmi. Nie możemy się zgrać, o. Nie możemy się zgrać na grę zawsze, więc... Albo jak już jesteśmy dogadani na gierkę, to... To jest, kurde, raz na miesiąc, więc... Więc stwierdziłem, że seria ma być raz na miesiąc, to ja to pierdzielę. I ja wolę... I ja wolę sobie sam odcinek nagrać, a... Dobra, czekaj, tu puszczę cosplaya. W sensie, to było tak, no. Myślę, no nie wiem jak to powiedzieć, no. Kurde, że ta siódka mnie derwia tymi biegami. No, że po prostu ja napisałem mu, się spytałem, czy mogę... Jeszcze nie ma 300 chłopa, no. Bycie chuj strzelił, nie? Że to była propozycja, co nie? Bo wczoraj sobie o tym myślałem, czyli dnia 11 kwietnia. Tak sobie zastanawiałem się, czy pisać do Michaela, czy nie. Ale już była 23, no to stwierdziłem, że nie będę mu zawracał gitary już dzisiaj. Więc dzisiaj mu to napisałem po robocie, czyli tam koło 17. Oczywiście ja robotę kończę o 16, żeby nie było. Ale koło 17 mu to napisałem. No wiadomo, trzeba było wrócić do domu, zjeść. I się ogarnąć, tak. Dobra, i teraz ogień, siódka. No i się zapytałem, on... A on tylko napisał, no okej. Okay. Znaczy, nie no okej, okay, tylko nie pamiętam, co to było. Mógłbym zobaczyć, ale... A, ja się spytałem, czy nie jest obrażony na mnie. No to napisał, że nie no, ludzik i tyle. W sensie on napisał, no jak chcę, tak? Jak chcę, to mogę nagrywać samemu i tyle. O, lipę odwaliłem. Już widzę, stan konta, czekaj. Ale dobra, to ten pomacik, żeby sobie siódka jechała. Już więcej odwaliłem. Czego nie zrobiłem. A pamiętałem o tym przed odcinkiem, ale... Jednak tak... Coś nie bardzo. No i dobra, jedziemy na ten silos. Kurs pokazuje, że niby 14 minut jeszcze będę kiszonkę robił. Ale zobaczymy. Ciekawe, czy w ogóle wejdzie ta ksiąka cała w silos. Bo jak nie, to będziemy chyba obok gdzieś sypać. Będzie dosypywać potem. Nie wiem w sumie, kurde, jak to zrobić. Ewentualnie drugi silos obok dostawić, ale nie wiem, czy ja mam tyle pieniędzy. A ogólnie miejsca nie będzie. Nawet na drugi silos. Dobra, syp to.
takie małe silos zostawiłem, no bo nie wiedziałem, że aż tyle kierunki będzie. W sumie mógłbym się tego spodziewać, ale dobra. A ile mam kieszonki? 12 tam powinno być. 10900, czyli trochę dużo wysypuję. Więc będę musiał sobie jakąś ładowarkę wypożyczyć. Albo no, chyba najszybciej ładowarkę będzie i to podgarnąć. Nie wiem, ja myślę, że jeszcze z 3 może 4 przyczepki i będzie koniec kieszonki. Bo więcej mi w silos wejdzie. A jakbym chciał silos, no to może tutaj bym postawił, o, może tutaj. Drugi silosek. No i dobra, tutaj na pole. Ogólnie ta kieszonka miała dwa razy inaczej wyglądać, ale dobra, nie właśnie. Bo miała być na multiplayer. Tak jak było kiedyś to powiedziane. I sąsiad miał wozić, czyli, no sąsiad, wtedy jeszcze Michael miał wozić moją 30 albo swoim sprzętem, jakby chciał. No i tak miało wyglądać, ja miałem siątką wozić i tak miało wyglądać odcinek, tak? I sieczkarnia miała przyjechać, ale to... też był z tym problem, żeby ktoś kruk nie chciał zbytnio. Więc... mówię, no dobra, to będzie kurtkę, tak? Na cosplayer też się da ogarnąć. Muszę przegazować. Tak, żeby siuntkę wciągła tą przyczepę. Ja zapomniałem, że mam tempomat włączony i wtedy ja odklikuję go i wtedy sieczkarnia jest tak daleko przede mną i to tak... taki strumień to tak słabo wygląda. No ale no co, ja to za to mogę, tak? No dobra, 6 na godzinę, no. Slip rośnie, 20%. Nie, no nie mogę z tych biegów jego. A manuala sobie nie ustawiałem? No w sumie na manualu dam radę, tak? Mu sobie ustawił zakres drugi, czy tam... no, zakres drugi. Jakby jakoś szedł. No a tak, to kurde, zrobiłem kółko i mam 3 przyczepy, czyli 18 ton z kółka zrobiłem ty. Trochę dziwnie to wygląda, jak ta sieczka ładuje mi prosto w kabinę, no ale... Kurde, no, zaraz będę sesji dostawił, nie, na serio. Albo nawet już postawię go. Bo ja się boję, że to nie wejdzie. A jak będzie stał silos, to będzie stał, tak? Czy ja za 10 tysięcy postawię silos? Ten oponowy dosyć tani był. Tylko gdzie on teraz jest? Ty na 9200. I to jest duże, a ja mam u siebie ten średni, więc... Jak za mało pieniędzy? Nie wiem, to zawsze rozwala. Na jakiej zasadzie to działa? Na jakiej to zasadzie działa, że zawsze mam za mało pieniędzy? Tego to ja nie mogę nigdy zrozumieć. Chociaż i tak mam pieniądze na to, ale pisze, że mam za mało. No ale no dobra. No i teraz znowu, nie? Nie kształtowanie, tylko silosy. A jednak się już tutaj było zaznaczone. No i dobra. Bo to jest tak jakby też moje gospodarstwo. Znaczy no moje, no teren do kupienia. No właśnie, teren do kupienia, więc nie wiem, czy ja tam będę ksypać, ale to jeszcze nie czas. Jeszcze będę walczył z tym moim silosem na gospie. No a potem zobaczymy, jak nie wejdzie, no to będę sobie zobaczył. Trochę dłuższy jest, widać. Stój, panie. Dobra, jaś ty, panie. Jaś tą siunką, żeby się nie zakopał. Dobra, ogień. No i czemu on mi to zawsze na jeden, na ten zakres pierwszy rzuca i dwójkę? No tego to ja nie mogę zrozumieć nigdy. Muszę przerzucić do piątki, po to, żeby on zakres drugi sobie rzucił, nie? Znaczy zakres, no chyba zająca. Bo tutaj... biegi tamte to były polowe. Siuntka, nawrócimy tu? Oj, trochę nie bardzo.
I teraz zobaczymy, co tutaj zrobi mój kierowca. Pewnie wcinkę będzie robił, jak zawsze. Tylko czy głęboka ta wcinka będzie? A, dobra, dobra, dobra. Myślałem, że trochę dalej będzie cofał, więc... Dobra, ja muszę stać za nim, no bo... Muszę zobaczyć, co on robi, tak? Nie, no ta siuntka to chodzi, jakby chciała, a nie mogła, no. Te biegi w tym farmingu tak ciulowo chodzą na automacie, że to szok. Na manuale to może jeszcze... Na manuale to może chodzi, ale nie na... Nie na automacie. A pomnij pan. Dobra, stoję tutaj, no bo on tutaj będzie się wcinał w drugi przejazd. I teraz będzie dużo lepiej ta kieszonka wyglądać. Bo już będzie jechał po... Bo już będę jechał po ścierisku, więc... Będzie dużo lepiej to wyglądać. Dobra. Dawaj, dawaj, siuntka, dawaj! Teraz, żeby tempomatu nie kliknąć, bo widzę, że się na niebiesko świeci. Więc tylko muszę W puścić, tyle. No i teraz to wygląda jak kiszonk. To coś strasznie biały ten header się zrobił. Chyba, że takie słońce pada. Nie, no fajnie ta siuntka wygląda. To, że szkoda, że na górkę będę się znowu wciągać. No ale to tak już będzie wychodzić tutaj. Nie ma innej opcji. $300, $400, $500, $600, dobra. Chociaż nie wiem, to chyba najlepszy pomysł, żeby przez sąsiada pole jechać. Się nie wiem, czy lepszy chyba by było od dołu chyba się rozpędzić, by było dużo lepiej. Ale zobaczymy, bo zaraz będzie zrzucał. Sam mu zrzuciłem, bo on by nie dał rady. Na trójce pójdziesz? Pójdziesz. Czwóreczka. Bo on to zanim bieg rzuci, to... O, teraz nawet dosyć szybko tą piątkę rzucił. Ja zdążyłem mu czwórkę wrzucić, a on od razu na piątkę przerzucił. Ciekawie, ciekawie. Ale jeszcze zakresik bym prosił, żeby zmienić. Nie. Trochę dziwnie się jeździ tymi łysami. Muszę chyba sobie tą skrzynię jakoś przypisać tutaj. Żeby to dobrze działało. To właśnie nie wiem, jak to przypisać. W sensie... Wiem, że w klawisz logi, ale chodzi mi o to, jak to przypisać pod klawisze. No plus i minus to jest zmiana góra-dół biegu. No to okej. Okay. Ale że jest to między... Tak jakby w rzędzie, że masz biegi ABCD, to między nimi się przełączy, tak? O tej nogi. No i dosyć ta pryzma się robi już. Dosyć ta pryzma się już robi wysoka, więc... Ale wejść nie wejdzie raczej. A jest 21.37. Dałem radę przed nim wyskoczyć, dobra. Dałem radę, nie zrobiłem kolizji. To mi się podoba. Dawaj, siuntka! A może ze drzwi otworzę trochę? To na graku trochę dziwnie się te drzwi otwierają, bo do przodu. Na zaczep? No dobra, niech leci już na ten zaczep. Już nie będę... taki idealny. Dobra, 14 minut, a na kursplayu pisze niby 11. To przez to, że daleko jest dojeżdżenia. Dobra, zamknę, brzydko to wygląda. Jak są drzwi otwarte do przodu. Nie, mi się to nigdy nie podobało. Mi się zawsze drzwi podobały, jak się do tyłu otwierają. Na błotniki. Ja sobie zrobię jedno kółko, żeby nie hamować. Jak on już jedzie sobie te 10 na godzinę, to niech sobie jedzie. O, i pięknie się uwinęła moja ścieżkarnia.
No i dobra, zaraz od nowa to zawrócę. No bo ja nie chcę... Nie chcę już mu... Nie chcę mu znowu ruszać, nie? Jak on przejdzie tą dychę, to niech jedzie. Bo ja nie chcę znowu tą siątką ruszać, bo jak tą siątką zacznę się bawić, to on znowu będzie miał problem, żeby ruszyć. Znowu będzie 50 biegów szybko, nie? Więc tak to będzie wyglądać. Ale zarąbiście to wygląda, no. Bym się chętnie zaczął na miniaturkę, ale nie będę tego robił. Poszli! Już czwórka powinna być dawno. Albo i nie. I to jest to, czego się obawiałem. Dobra, pomogę sobie. Nie będę marnował czasu. Bo czas to pieniądz. No jak zarzuciło tą siątkę, czemu tak? Wiem, że nie gram, gram nierealnie, ale co sek. Starałem się, tak? Ale to moja wina, że siątka... W sumie to moja trochę wina, bo za duży bieg jej wrzuciłem. Ale ten przykładka biegów w tej farmingu też tak jakoś bez sensu działa. Na automacie, oczywiście. Na manualu to może jeszcze wygląda, ale... Ale na automacie to zapomnij, żeby... No właśnie, o tym mówię. Żeby ci biegi dobrze działały na automacie. O kurw! To teraz dowaliłem ty jeszcze GPS-a, że w 60 odpaliłem przez przypadek. Nie ma jak to w 60 to... Wyłącz mi to. GPS-a w 60 odpalił. A, bo ja kontrol... I kliknąłem od razu W. Dlatego mi się GPS włączył. No ale co, no wpadka musi być jakaś. Kurde, no pół pola skoszone, a tam już ładny silos jest. No w sumie na początek by mi wystarczył, tak? Bo paszowozu do TMR-u i tak nie ma, żeby kręcić. Więc... Tak to wygląda. Teraz ciekawe, czy ja podjadę pod tą górkę. Dlatego ja na full tego. A nie, zrobiło się to co, tego, czego nie chciałem. I za szybko podjechałem. Mój kurs play już nie ogarnął. No nie. Dobra. Jak nie da się inaczej, to co? Dawaj, siuntka. Dawaj. Jeden, cztery pójdziesz? Pójdziesz. Dobra, teraz na górkę się wciągła, to posz, to pójdzie. Nawet 1,5 pokazuje. Zakres oczywiście. Oj, jeden, jaka ta łuna. Tej kiszonki leci. Niby 8 minut pokazuje krótko. Więc zobaczymy, czy to prawda, czy to fałsz. I teraz będzie wreszcie przyczepa pełna na górze. Więc dosyć ciekawy. No nie, no to nie się zablokował. Dobra, jadź, synek, jedź. I od razu cosplay się tutaj musiał włączyć. Ja tylko ten do równego tu przejazd do koszemu. Niech on sobie jedzie w dół, a ja już pojadę się wysypać, no bo nie będę specjalnie jechał na parę kilo na dół, tak? Dobra, ty sobie jedź tam. Dasz radę, przyjacielu, bo już masz skoszone.
Co ja zobaczyłem? O, drzewko. A wiesz, wie ta ile bym do przodu już był? Jakbym to drzewko nie przyzwonił? Już bym na Stylosie dawno był. No, ale tutaj dosyć reagują te samochody, nie walą w samo ciągniki. Kurde, miałem w prawo skręcić. Zapomniałem. Znaczy, nie zapomniałem, tylko ta droga prosto wyskakuje na ten, na pole. No, można powiedzieć sobie, że zapomniałem. Ty. I po problemie, tak? Jać, kur... No chyba większość tej kieszonki przez losem zupełnie tak coś mi się wydaje. A wręcz na pewno, bo ja już wysypałem prawie 2 tony, a to dopiero zaczęło rosnąć. Niby 33 kieszonki jest już. Ton. 33 tony kieszonki? Więc spoko. I będziemy chyba powoli kończyć ten odcinek. Ja będę sobie działał poza odcinkiem. Dalej z tą kieszonką, bo ta siódka mnie tu do szału doprowadzi. No i ja chyba będę poza odcinkiem sobie działał z tą kieszonką. Jest 21:44. O, dwa żonki zostały. W sumie to jeden, bo ten jeden powinna się czekarnia ogarnąć jeszcze. Zaświecił. Dobra. Więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, papa.